Gość Radia Płońsk. Paweł Wiewiórkowski, witam serdecznie w rozmowie Gość Dnia Radia Płońsk, a dzisiejszym gościem jest Izabela Czarnecka-Walicka, świetnie Państwu znana jako właścicielka Sławiego Dworu, ale także była dziennikarka, no i człowiek orkiestra, człowiek, który w swojej duszy ma tak wiele pozytywnych emocji, że mógłby rozdzielić nie tylko Płońsk, nie tylko powiat płoński, ale pewnie jeszcze połowę Polski. Witam Cię, Iza, bardzo, bardzo serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy, mam nadzieję, że ten dzień również Wam dopisują humory. Przejdźmy do rozmowy przy przyjemnej herbacie. Przy przyjemnej herbacie, bo gościmy dzisiaj w domu u Izy i jej męża Jakuba i kontynuujemy niejako to, o czym mówiliśmy już w poprzednim tygodniu, czyli sprawy dotyczące między innymi choroby, z którą się Iza zmaga, ale tak jak już Państwu wspominaliśmy w wersji filmowej, Iza jest niezwykłym przypadkiem, niezwykle pozytywnie, nomen omen zresztą, bo o tym zaraz powiemy, zarażającym i mamy nadzieję, że dającym wielu ludziom pozytywną nadzieję. Iza, po tym jak się dowiedziałaś, że chorujesz na stwardnienie rozsiane, jedną z takich kluczowych decyzji w Twoim życiu było założenie fundacji. Opowiedz proszę o tym więcej. Nie od razu założyłam fundację. Najpierw przystąpiłam do Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i postanowiłam pomóc innym chorującym podobnie jak ja. Tym bardziej, że wówczas nie było dostępu do nowoczesnych leków. Stąd moim głównym celem stała się zmiana, poprawa sytuacji osób ze stwardnieniem rozsianym. Przez 12 lat prowadziłam Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, ogólnopolską organizację pomagającą, zrzeszającą te osoby, osoby chore. W tym czasie doszło do wielu zmian, co dzisiaj wspominam bardzo ciepło. Poprawiła się sytuacja, a przede wszystkim poprawiła się wiedza. Ja miałam wówczas taki test na to, kiedy można mówić o tym, że osoby, że ludzie wiedzą, czym jest dana choroba. Ja to nazywam testem taksówkarza. Jeżeli wsiadam do taksówki i pytam się, czy taksówkarz wie o stwardnieniu rozsianym i on coś tam miarzy, odpowiada na przykład, że jego ciotka albo jego stryjeczna siostra jest chora albo ma kogoś w rodzinie, kogoś ze znajomych, to znaczy, że już jest wiedza. I tak też powolutku zaczęło się rozwijać w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego. Teraz większości z Państwu nie muszę tłumaczyć, czym jest stwardnienie rozsiane, ale to wynikało również z długiej, żmudnej pracy nad poprawą świadomości. A powiedz proszę dzisiaj, jeśli kolejne osoby trafiają do Ciebie ze stwardnieniem rozsianym do fundacji, jakie są pierwsze słowa przy pierwszym spotkaniu z nimi Twoje? Teraz już mówimy o mojej fundacji neuropozytywnej, czyli pozytywnej mimo choroby neurologicznej. Taką fundację zdecydowaliśmy się założyć z Jakubem, kiedy doszliśmy do wniosku, że to, czym zajmuje się Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, nam nie wystarcza, że potrzebujemy nowych wyzwań, że to trzeba rozszerzyć, że to neuropozytywność dotyczy nie tylko osób ze SM-em, ale ze wszystkimi chorobami mózgu tak naprawdę. I kiedy trafiają do nas kolejne osoby, chore, dotknięte, żyjące z chorobami mózgu, staramy się im pomóc, dając energię. Nie pytam się, nie czekam, żeby ktoś się wyżalał, bo to jest troszeczkę tak, że nawet jeżeli jest się ciężko chorym, jeżeli jest się obolałym, to można coś drugiej osobie dać. I raczej staram się, żeby pokazać tym osobom, które do nas trafiają, które często proszą o pomoc taką czy smaką, żeby ja pytam ich też, a co wy jesteście w stanie dać? To nie muszą być pieniądze. To może być uśmiech, w którym druga osoba zacznie dzień. Zawsze jest coś, co może dać pozytywne. Zawsze można zobaczyć nawet w trudniejszej nawet sytuacji, no szklanka jest do połowy pełna jednak. Nawet jeżeli jest bardzo, bardzo ciężko. I proszę mi wierzyć, to nie jest tak, że każdy mój dzień jest różowy. Zdarza się, że wstaję z tak silnym bólem,
że trudno mi w ogóle funkcjonować. Tą rozmowę przecież przekładaliśmy po kilka razy, tylko dlatego, że były jakieś zawirowania w pogodzie, co spowodowało, że ja właściwie nadawałam się tylko do pozycji leżeć. Ale dalej można coś dać, póki życia ponad nadziei. A powiedz ty prywatnie, czego być może najbardziej się obawiasz? Wykazujesz się niezwykłą chęcią pomocy innym, angażujesz się nawet ponad swój stan, moim zdaniem. Ale czy jest coś takiego, czego ty się prywatnie obawiasz? Zadałeś mi pytanie, na które nie umiem odpowiedzieć. Ponieważ ja w życiu zadaję sobie pytania typu, jak ja to mam dalej zrobić? Coś, co chcę zrobić i wówczas znajduję drogę dojścia. Z wszystkich rzeczy, które najbardziej dokuczają w związku ze stanem zdrowia, najtrudniejszy jest ból. Ja potrafię sobie radzić z tym, że niedowidzę, że mam aparaty słuchowe, że poruszam się na wózku, aczkolwiek czasem mnie złości ten wózek. Złości mnie dlatego, że nie dlatego, że jest, tylko dlatego, że każda czynność zabiera więcej czasu niż osobom poruszającym się sprawnie na dwóch nogach. Ale przyznam, że ból związany z rozwojem choroby reumatycznej połączony z objawami stwardnienia rozsianego sprawia czasem, że jest mi ciężko, jest mi trudno. Nie powiem, że nie chcę żyć, bynajmniej. Nadal chcę żyć, tylko żeby nie będę przeklinać, drodzy słuchacze, żeby nie bolało albo mniej. A powiedz, zwierzęta też pomagają ci na co dzień w takim pozytywnym myśleniu? To są tacy fajni kumple, tacy fajni koledzy, którzy nawet jak boli, nawet jak doskwiera, to mimo wszystko ten uśmiech na twarzy, na buzi się pojawia dzięki nim? Zwierzęta to jest coś niezwykłego. Po pierwsze, zwierzak akceptuje nas niezależnie od tego, jak jesteśmy i jak bardzo jesteśmy niesprawni. Po drugie, rzeczywiście jakimś tam instynktem swoim garną się. Kiedy jest cięższy dzień i praktycznie leżę na kozie z laptopem oczywiście i telefonem i wszystkim co możliwe w takich sytuacjach, żeby jeszcze coś móc zrobić, to na moich nogach leżą i w okolicy leżą przynajmniej 4 koty. Papuga na ramieniu i wtedy jest w porządku. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Dla siebie samego bardzo często byśmy nie wstali z tego łóżka. Nie podnieślibyśmy się, bo po co, bo ten dzień będzie paskudny, bo tak deszcz pada, bo po co próbować. No dobrze, ale nie możemy powiedzieć psu, że nie wstanę i nie dam mu jeść. Nie mogę powiedzieć psu, że go nie wypuszczę na dwór. Miska musi być pełna. No nie, on tego nie zrozumie. On jest ode mnie zależny. I ten fakt, że on jest ode mnie zależny, zmusza mnie do kolejnego wstania. Kiedyś robiłam wywiad ze znanym profesorem rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym, szefem takiej ogólnoeuropejskiej organizacji na rzecz stwardnienia rozsianego, rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym, i on mi powiedział: słuchaj, no ty marudzisz, że ty się nie rehabilitujesz. Ty się non-stop rehabilitujesz, spójrz jak ty funkcjonujesz. Ty musisz się ruszyć. Tak, rzeczywiście, ja się muszę ruszyć. Muszę sięgnąć po miskę, muszę wyjąć coś z szafki, muszę nałożyć, muszę wyczesać, muszę sprawdzić, czy czegoś zwierzak nie potrzebuje. I być może dlatego moja sprawność fizyczna po ponad 20 latach życia z chorobą jest taka, jaka jest. Mimo, że ja nie mam regularnej rehabilitacji, ja muszę to zrobić. Kiedy był koziołek niedawno ciężko ranny, to ja musiałam na kolanach czołgać się do niego, żeby mu dać zastrzyki, podać mu leki. Może jedynym celem samej siebie bym się nie chciało tego robić. Ale on tam leżał w boksie, obolały, przerażony i potrzebował pomocy. No to trudno, zwlokłam się na kolana i w błocie, trach, 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 na kolanach do koziołka, żeby mu dać odpowiednie leki. One mnie do tego zmuszają. I dobrze. A
Powiedz jeszcze, na koniec Cię zapytam, być może też słuchają nas osoby, które borykają się z podobnymi problemami zdrowotnymi, z podobną chorobą. Takie jedno hasło, tak żeby ich trochę też natchnąć, tak żeby dać im tej pozytywnej energii, której Ty masz bardzo dużo, tak żeby one wróciły też do tego świata, w którym żyły, a być może poprzez informacje o chorobie załamały się i nie potrafią wrócić do funkcjonowania w takim rytmie, w taki sposób, jak to było przed tym, gdy dowiedziały się o chorobie. To bardzo trudne. Każdy ma inne życie i dla każdego jest co innego ważne. Ale myślę, że ważne jest to, żeby traktować chorobę, tu brzydko powiem, wszystkie starsze panie może się na mnie obrażą, jak niechcianą, nielubianą teściową. Ona jest i nie możemy zaprzeczać, że ona jest. Tak, nie możemy zaprzeczać, że choroba jest, tak? Jeżeli będziemy zaprzeczać, jeżeli będziemy z nią walczyć, to ona nam da do wiwatu. Musimy znaleźć jej miejsce dla niej w swoim życiu. Oczywiście nie może być centralna i choroba nie może być centrum naszego życia. Tak jak teściowa, której nie znosimy, nie może stanowić centrum naszego domu. Ale musimy znaleźć jej miejsce w kąciku, pogłaskać, dać jej od czasu do czasu odpocząć od nas, szanować ją, wiedzieć o niej wszystko na zapas. A żyć swoim życiem to jest coś, co jest najlepszym rozwiązaniem. Nie żyjmy chorobą, żyjmy życiem. Żyjmy, drodzy Państwo, życiem i pamiętajmy, że każdy z nas na tym świecie jest równie potrzebny i ważny dla swoich bliskich, przyjaciół albo zwierząt, tak jak w przypadku Izy. Iza, wielką przyjemnością było z Tobą pogadać. Izabela Czarnecka-Walicka była gościem Radia Płońskie. Jeszcze raz, Iza, serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję wszystkim słuchaczom. Życzę wszystkiego co najlepszego, nie tylko na ten dzień, ale na następne. Do usłyszenia, kochani. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.